Siema, siema. Co ten Zibi znowu wymyślił? Idziemy do środka. Rabata palmowa. No i właśnie tak będę zimował w tym roku palmy. Zaraz zamkniemy suwaczek. Oczywiście tu jest jeszcze nic nie naciągnięte, żaden śledź nie jest wbity. To jest tylko przymiarka, czy oby wszystkie rośliny zmieszczą się pod tym namiotem. Jak widzicie, wszystko jest idealnie. Tutaj nawet jest ponad pół metra luzu. Tak prezentują się rośliny na chwilę obecną. Trachykarpus ładnie przybrał już na grubości. Tutaj jest ten sklepowy. Rozkłada drugi liść w tym sezonie. Kordelina. No i głównie chodzi mi właśnie o zimowanie tutaj kordeliny i tej małej karłatki. No i daktylowca. Trachykarpusy dałyby sobie radę i bez namiotu. Juki, roztraty też. Juka, aloe i folia też by sobie pewnie dała radę. Cykas fajnie się już zazielenił. Wypuścił 7 liści. Głównie chodzi o to, żeby nie lało im się na głowę, żeby nie nabrały tej wilgoci. Wiadomo, od tego później się zaczyna. Często jest tak, że palemki stoją całą zimę, jest wszystko git. Przychodzi wiosna i wyciągamy środek. Środek jest podgnity. I dlatego właśnie, że było za wilgotno, to nie mróz zabija właśnie te młode palemki, tylko wilgoć, woda. Ta woda zbiera się właśnie w tych cholewkach. Ona zamarza, rozmarza. Cały czas tutaj znajduje się wilgoć i od tego właśnie się zaczyna. Te ogonki są młode, delikatne. Dodatkowy bonus, jaki tutaj mam, to jest to, że znajdujemy się tutaj właśnie nad szambem, więc jest naturalne grzanie od spodu. Grunt jest podgrzewany. Pamiętam zimy, gdzie śnieg padał naprawdę po pół metra i więcej. I w tym miejscu właśnie najszybciej topniał. Ten grunt tutaj w ostatnich zimach nigdy nie zamarzał. Wszędzie naokoło było zamarznięte, a właśnie tutaj było miękko, dlatego że szambo oddaje to ciepło do ziemi. Dlatego taki bonus rośliny dostają. No sadząc tutaj wiedziałem o tym. Fajnie te trachy już wyglądają. Niesamowicie przybrał na grubości. Ten był posadzony jakoś w marcu. No tego dużo później kupiłem, ale cieszę się, że zaczął w końcu rozwijać liście. Idzie kolejny. No dobra, coś jeszcze o tym namiocie. 5 okien, wysokość ścian 2 metry, w szczycie jest 2,5 metra. Także myślę, że posłuży trochę. Palenki mają w tej chwili około, no tam ma metr 70, może metr 80. Ten drugi trachykarpus jest trochę mniejszy. Brakuje mu do tutaj około metr, może trochę więcej. Także daktylowiec w końcu zaczął rozwijać liścia. Widzę, że idzie kolejny. Tutaj mniejszy daktylowiec. No, ten jest w donicy. Tego prawdopodobnie zabiorę do szklarni. No i kordelina australijska, no właśnie, którą próbowałem przezimować w tamtym roku, w zimę. Jak wiecie, było kilka razy po minus 7. No i na wiosnę wyciągnąłem środek. No, bardzo mnie to zmartwiło.
No ona ma wytrzymałość minus 7, minus 8, no ale właśnie to nie mróz, tylko wilgoć, która zbierała się właśnie tutaj w tych kącikach. I zamarzało, rozmarzało, no i właśnie ugniło, teraz wygląda o wiele, wiele lepiej. Będę próbował to tutaj przetrzymać. Zrobię im tutaj taką suchą porę. Nie będzie im się lało. Będą zabezpieczone od tego mroźnego wiatru. Oczywiście te wszystkie szpary, wszystko będzie zlikwidowane. Śledzie powbijane, wszystko ponaciągane. Tak to się prezentuje. Zaraz to wszystko rozbiorę. Palemki jeszcze będą stały około, no tak myślę, że jak będzie pogoda, to jeszcze ze 2 miesiące bez tego namiotu. No a później trzeba będzie już złożyć to na zimę. Dobrze zabezpieczyć. Śledzie dać jakieś swoje, nie te od producenta, tylko jakieś mocne, żeby w razie jakiejś zamieci czy wichury, żeby to nie odfrunęło gdzieś tam do sąsiada. No i tak to się właśnie przedstawia. Nolina będzie zabrana. Ona nie jest mrozoodporna. Bardzo ładnie zaczęła rosnąć karłatka. Oczywiście te stare wszystkie liście no na razie są, ale tutaj te młodziutkie, bardzo ładne, zieloniutkie. No i tak, tutaj krzesełko, tutaj stoliczek, jakaś kawusia zimą, no i od czasu do czasu wpadnę zrobić krótką relację, pokazać wam, jak się mają palemki. Biorę się za rozbieranie tego, jest gorąco, bezchmurnie, także nie ma co ich tutaj kisić. Pozdrawiam wszystkich i do kolejnego. Trzymajcie się, cześć.